Witam. Na dzisiejszym filmie chciałam poruszyć temat równoważności stopy dyskontowej i stopy procentowej. Oczywiście nie są to dokładnie te same stopy, powiedzmy, procentowe. Jedna pozwala nam ustalić na podstawie wartości końcowej wartość początkową, a mając stopę procentową, można policzyć, powiedzmy, na podstawie wartości początkowej, jaka będzie ta wartość na końcu. A my musimy określić, po jakim okresie czasu, czyli tutaj N jest znakiem zapytania, stopa procentowa, którą tutaj mamy oznaczoną symbolem R, będzie równa tej stopie dyskontowej. Jeżeli mamy przykładowe dane, stopa procentowa, rocznie na przykład płacimy odsetek 13%, a dyskontowa, powiedzmy, ustala nam kwotę dyskonta tutaj na 12% w skali roku, to można określić, w jakim ta stopa dyskontowa i procentowa są względem siebie równoważne. Nie jest to w żaden sposób skomplikowany wzór, bo 1 przez stopa dyskontowa minus 1 przez stopa procentowa. Może się w pierwszym momencie wydawać, że bardzo proste, tutaj jest to określone, ale jak zobaczycie, wynik, który tutaj uzyskacie z punktu widzenia matematyki, może być ujemny. A jak można powiedzieć, że okres czasu w ogóle może być ujemny? No faktycznie, może być ujemny, bo jeżeli liczę różnicę między 1 przez stopa dyskonta minus 1 przez stopa procentowa tutaj polegająca na kapitalizacji, taki wynik jako różnica między takimi dwoma ułamkami może być ujemna. W tym konkretnym przykładzie ten okres równoważności wychodzi dodatni, a tak w ogóle powinno być. I jeżeli jest dodatni, to jest wszystko w porządku. Możemy wtedy powiedzieć, że okres równoważności w takim przypadku istnieje. Gdyby jednak wynik wyszedł mniejszy od zera, no to odwrotnie powiemy, że nie ma takiego, nie może upłynąć określony okres czasu, żeby stopa dyskontowa i procentowa się zrównoważyły. W tym przypadku możemy powiedzieć, że to jest taka część roku. Wygląda to jak jakaś stopa procentowa, takie dziwne, nie wiadomo co, ale jeżeli tą część roku zaokrągloną tutaj do 3 miejsc po przecinku przemnożymy razy 360 dni, jakie się przyjmuje, wy możecie oczywiście 365, kwestia tego, jak wykładowcy od was wymagają, wówczas można powiedzieć, że to w przybliżeniu jest 231 dni z całego roku, jaki możemy analizować i wówczas dopiero po 231 dniach stopa dyskontowa i stopa procentowa będą sobie równoważne. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.